Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce wygląda na to, że Ameryka zdecydowała, że Ameryka będzie normalna, tak jak była zawsze normalna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No i subskrybuj. Zobaczymy, czy coś ruszy się. 5275 subskrypcji od pół roku plus minus 5, no to coś jest nie tak. Coś jest nie tak, ktoś gdzieś jakoś oszukuje. Zdrowia dla normalnych. No wyborcy. Wszystko się sprowadza w demokracji do wyborów. No ktoś może oszukać, ktoś może sfałszować, ktoś może przekonać normalnych ludzi do wierzenia w bajki i tak dalej, i tak dalej. No ale prędzej czy później normalność wypływa. Normalność wypływa. Dużo ludzi naokoło świata, na całej kuli ziemskiej mają jakiś taki szacunek do Ameryki. No i chcą, żeby Ameryka jednak wygrała, żeby odniosła sukces, żeby jednak parła do przodu. Te wszystkie wartości są ważne dla wielu narodów, wielu państw. W Ameryce jest cały przekrój całego świata. W Ameryce lądowali nie tylko Polacy, Niemcy, Norwedzy, Ruscy, Chińczycy, Żydzi, muzułmanie. No, Ameryka jest jakiś taki magnes już od wyzwolenia z, można powiedzieć, spod korony angielskiej. No i ten system ekonomiczny, kapitalistyczny system ekonomiczny jakoś sobie radził. Pierwsza wojna światowa, no trzeba pamiętać, że tam Amerykanie, było 500 tysięcy żołnierzy amerykańskich, pomagało w Europie walczyć przeciwko Niemcom. W II wojnie światowej plan Marszala, cała Rosja, cały Sowieci, no to przez tą Kamczatkę, przez Archangelsk, to wszystko tam szło, potężne ilości broni szły, żeby dla Sowietów, dla Stalina, którzy mieli walczyć z Hitlerem, to dzięki Ameryce. Amerykański podatnik płacił te wszystkie samochody. Warszawa, ta fabryka samochodów osobowych w Warszawa, no to był w zasadzie model zrobiony z pabiedy, a pabieda no to była robiona z jednych z Chevroletów, ten Garbus, Warszawa Garbus, no to w zasadzie miało swojego tego pradziadka, to jest amerykański Chevrolet. Klucz trzynastka we wielu mechanicznych w samochodach. Dlaczego jest trzynastka? No bo trzynastka no to jest troszeczkę ponad pół cala. Cal ma 25,4 mm. Także to są takie tego rodzaju rzeczy. Łańcuchy w rowerze są w calowych, rury również są w calowych. No przeliczają je tam na milimetry i tak dalej, no ale jest z tych milimetrów, no to bardzo często jest 25,4 mm, no to jest cal. Także ta Ameryka dała coś. Numer telefoniczny krajowy, numer krajowy, Polska ma 48 powiedzmy, Ameryka ma jedynkę jako kraj. Tak, także dużo ludzi, Kościuszko, Pułaski, no, tego rodzaju rzeczy dla Polaków są ważne. Emigracje przyjeżdżały polityczne, ekonomiczne i tak dalej. Także ze wszystkich krajów ludzie są w Ameryce. No i jakoś patrzą na tą Amerykę z jakimś takim szacunkiem, ale ostatnie parę miesięcy, no to drapią się po głowie i się zastanawiają, co wyszło złe, co się złego stało w tej Ameryce, że mamy to, co mamy, że mamy, przepraszam, administrację Bidena, że mamy tych komunistów. No i każdy tak się zastanawia, że to jest w zasadzie jakby mieć przyjaciela, znajomego, który w zasadzie zaczyna mu odbijać jakaś palma i ma jakiś kryzys psychologiczny. Tak wiele z tych symptomów
przepraszam, psychiatrycznego jakiegoś załamania. No, to widać wśród wielu ludzi jest zaprzeczenie rzeczywistości. Ludzie po prostu nie widzą rzeczywistości, jakieś odłączenie się od realności, ich jakieś nastroje psychiczne po prostu to jest jedna wielka huśtawka, jakieś epizody paranoi, ludzie dochodzą do dziwnych stwierdzeń paranoicznych. Wielu lewaków ma ten syndrom urojeniowy antytrumpowy. To jest straszne. Oni po prostu reagują jak pies Pawłowa. Jakaś złudzenie, urojenie, jakieś potężne idealistyczne urojenia, gdzie sobie wymyślają budowanie nie wiadomo czego, samookaleczenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale całe szczęście w zeszłym tygodniu wyborcy poszli, wyborcy powiedzieli, co się dzieje, i powiedzieli, że najwyższy czas, że dom wariatów, no to trzeba zacząć, to lekarze mają prowadzić, a nie lunatycy, którzy w zasadzie tam się jakoś dostali. No i to jest dobry początek, no droga będzie daleka, ale ludzie się powoli otrząsają. Ludzie się otrząsają, te ostatnie 18 miesięcy paniki, to była makabra, to jest po prostu jest nie do uwierzenia to, co się działo przez ostatnie miesięcy. Ostatnie 9 miesięcy za Bidena, no to jeszcze bardziej banda lunatyków. Cały ten lunatyzm, całe te wariactwo, całe te szaleństwo, no to już nadchodziło powoli. No, kiedy 80 parę milionów Amerykanów wybrało Trumpa, no i Clintonowa z całym tam swoim tym sztabem oszukańczym wygrała, kiedy Clintonowej nikt nic nie mógł zrobić, FBI nic nie robiło, miała komputery u siebie w piwnicy i tak dalej. Puściła tą wiadomość, czy tą plotkę o tych złotych deszczach w moskiewskich hotelach, co Trump niby miał uczestniczyć. Nic się nie działo. Trump został wybrany, 80 milionów ludzi, no ale później przez 4 lata było nieustanne bicie piany, nieustanne lewackie chęć zniszczenia. Ludzie po prostu szału dostawali, lewacy dostawali szału, bo nie mogli uwierzyć, że jest 80 milionów normalnych ludzi, którzy myśli jakoś inaczej. No i obłęd lewactwa amerykańskiego już wszystkim normalnym pokazywał, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak z amerykańskimi elitami na wszystkich poziomach. Ostatnie 5 lat Ameryka się jakoś tak szarpała. Szczególnie lewacy ciągnęli mocniej, 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 coraz bardziej się cofaliśmy do jakichś dziwacznych poziomów. Psychika amerykańska po prostu się wykrzywiła. Lewacy wykrzywili psychikę normalnych ludzi. Normalni ludzie przestali myśleć normalnie. Jakieś paranoiczne konspiracje, no szczególnie po stronie lewackiej, no ale zaczęły się też pojawiać po stronie konserwatywnej. Ale środki masowego przekazu, cały świat akademicki, cały świat polityczny został po prostu ukradziony przez 5-10% krańcowych jakichś marksistów.
no COVID, ta wariactwo COVID-u, no to, to jest po prostu nie do uwierzenia. Wszystkie argumenty naukowe, wszystkie argumenty jakieś medyczne, no to przegrały, po prostu zostały zaciukane, zostały zatłumione z powodów politycznych. Polityka po prostu zniszczyła medycynę, wiadomości, no i naukę, naukę jaką tak, jako taką. No politycy mówili, że w zasadzie to jak ktoś pójdzie na mecz piłki nożnej czy amerykańskiego futbolu, czy jak pojedzie na zlot motocyklistów, no to jest niedobre, nielegalne, wszyscy się rozchorują, no ale tłumaczyli, że jeżeli prawidłowy protest jest lewacki, no to jest bardzo dobrze i nikt tam nie zachoruje, no albo jak są jakieś podpalenia i kradzieże sklepów, no to też tam nikt nie zachoruje. Wszyscy to widzieli ten kretynizm, ten bandytyzm polityczny. No i normalni zaczęli zauważać, że wszyscy ci lunatycy, wszyscy ci przebudzeni lewacy, no dla których matematyka jest rasistowska, dlatego że część młodzieży nie liczy tak, jak powinno, dlatego jeżeli pewna grupa jest lepsza w matematyce, no to jest rasistowskie. Teraz minister transportu, który ze swoim mężem ma dziecko urodzone przez kobietę, która nie lubi mężczyzn, no to on jest właśnie na tym macierzyńskim, czy na tym ojcowskim, przez parę miesięcy się nie pojawiał. On powiedział, że autostrady w Ameryce są rasistowskie, no bo one były projektowane, że wjeżdżały w pewne rejony czarnych, albo nie wjeżdżały w pewne rejony czarnych, także wszystko, że nawet highwaye, autostrady są rasistowskie. Logika sama w sobie, no też lewacy powiedzieli, że cała logika, no to też to jest biała dominacja i przywileje. No lewactwo zaczęło mówić, że matki to są urodzące kobiety albo osoby z macicami. No to też niektórych lewaków obrażało. Także te wariactwo po prostu nie miało końca. Te wariactwo, ta pochylnia, ten kąt się coraz bardziej powiększał i ten kula tego idiotyzmu zaczynała zapieprzać coraz szybciej. Panika moralna nastąpiła nieprawdopodobnie. Od kiedy? No od wtedy, kiedy w jednym z amerykańskich miast zawodowy bandzior naćpany, który przyszedł do delikatesów w Hindusach, chciał dać fałszywe $20, przepraszam, spędził parę lat w więzieniu, przystawiał rewolwer kobiecie ciężarnej, to on został namaszczony na bohatera, na świętego całej tej bojówki antyfaszystowskiej, czyli komunistycznej, tylko dlatego, że uciekł z radiowozu i policjant w ramach swoich własnych przepisów i w ramach tego, co został nauczony, trzymał go pod kolanem 9 minut, no to z niego zrobili świętego. Lewacy po prostu oszaleli, jak pierwsi jacyś religijni pielgrzymi w Ameryce, którzy byli super Piurytanie, czyli Piuryty to znaczy czystość, no to oni właśnie doszli do takiej wariacji tej czystości. No i teraz te lewactwo doprowadziło do tego, że ci wariaci zaczęli likwidować policję. Doszli do wniosku, że jeżeli policja jest, no to jest niedobrze, jak policji nie będzie, to będzie dobrze. No i miało to zredukować przestępczość. Oczywiście nie każdy normalny rozumie, że nie zredukowało. Później zaczęły się segregacje.
tam, gdzie mogą być czarni, tam nie mogą być biali. No ogólnie rzecz biorąc jest samookaleczenie. Samookaleczenie Ameryki. Ameryka była stworzona w jakiś taki unikalny sposób w dążeniu do ludzkiej czy obywatelskiej wolności. To wszystko było w tym kierunku. Żaden kraj nie zrobił więcej w historii niż Ameryka, żeby odciągnąć obywateli od tyranii, od królów, od najróżniejszych carów. No i teraz lewacy zdecydowali, że Ameryka, cała Ameryka to ostatnie 400 lat, no to w zasadzie jest nawet gorsza od narodowych socjalistów niemieckich Hitlera, czy nawet gorsza niż apartheid południowej Ameryki. No to lewactwo starało się wcisnąć. Krytyczna teoria ras to mówi, że biali no to po prostu są źli, wszyscy niebiali są dobrzy, no i w zasadzie białych trzeba zacząć eliminować. No i to ludziom się nie podobało. Samo złudzenie, samo urojenie, szczególnie demokratów. Demokraci, cała ta partia jako sobie wyobraziła, że mogą zbudować coś nieprawdopodobnego na bardzo minimalnym, takim marginesowym zwycięstwie, które też jest kwestionowane, no bo czy te liczby były prawdziwe, no ale w każdym bądź razie wypchali Bidena, chcieli zrobić z niego jakiegoś Franklina Roosevelta, no to nie jest jednak prawda. Ale jednak najgorsze w tej całej psychoza całego tego tłumu, no też troszeczkę dotknęła konserwatystów. No, normalni 100 tysięcy ludzi poszło do Waszyngtonu protestować, no i znienacka tysiąc jakichś takich maniaków, czyli tam 1% po prostu doszedł do wniosku, że jak zaatakuje budynek kongresu, to coś się uda. No tak, także dużo mniej było. No ale oni wszyscy byli zdenerwowani. Oni byli wszyscy zdenerwowani tym spalaniem Portland, Oregon, walkami we wszystkich miastach, tym, że prasa, telewizja tego nie pokazuje. No i odbiło im ten 1%. 99 tysięcy uczciwych ludzi było w Waszyngtonie. Także też gula im pękła. No ale to nie było nagminne. Cała ta polaryzacja, amerykańska polaryzacja prawie, że pokazuje, że kraj się rozpadł jakoś. Zamanis pokazywała to, że coś jest nie tak, że dzisiaj prezydent o 3:00 po południu nie jest w stanie powiedzieć paru normalnych słów. No i Ameryka zmieniła się z hasła Make America Great Again, no to w zasadzie zmieniła się na to, żeby była, że musimy udawać, że Ameryka to jest diabelski kraj. No i to już nie pasowało, to ludziom nie pasowało. Wyborcy w Virginii, wyborcy w New Jersey, w Pensylwanii, w Minneapolis, Seattle, w Buffalo, w Nowym Jork, wszędzie pokazali, że tą gorączkę w zasadzie już trzeba ostudzić. W Virginii było to, że ta teoria ras się nie przyjmuje. W New Jersey wszyscy powiedzieli, że to, co robili z COVID-em, to jest jeden wielkie oszukaństwo. W Buffalo powiedzieli, że socjalizm nie będzie działał, także nie wybierali socjalistów. W Minneapolis i w Seattle doszli do wniosku, że nie można kasować policji i tak dalej. No na całe szczęście kraj jest, niezależnie od tych starań się komunistów, chcieli zniszczyć Amerykę, no ale nie zniszczą Ameryki. Demokracja w sumie nie jest taka szalona, jakby się wydawało. Demokracja zawsze sama się dopasuje, no dopóki rząd nie zabierze broni Ameryce. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję.
dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, się bardziej nie subskrybujesz, czujesz szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaż dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaż dla socjalistów. Głosujcie nareszcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje. Widzicie, co socjalizm robi w Ameryce. Ale wahadło wraca. Zdrowia dla normalnych.